Siemano ludzie, jak widzicie, tak wygląda to moje studio do nagrywania. No i cóż, zapraszam was na film, co nie? Tak więc yo yo, lecimy z koksem. No dobra, tak więc trzeba wstać, ruszyć swoją tłustą dubę do kompa. I co? Rozpoczynamy wideo recenzję. Szanowni Państwo, kochani moi, witam Was bardzo serdecznie w unboxingo vlogu czy coś takiego. Witam Was bardzo serdecznie około godziny 21:20. Za moim oknem jest już ciemno, jak sami zresztą widzicie po szybach. A ja przychodzę do Was z kolejnym wideo unboxingiem czy coś takiego. I dzisiaj na tapetę bierzemy fajną gierkę. Uncharted 4 Kres Złodzieja. Ale zanim jednak przejdziemy do tego, mam tutaj nożyczki i tymi nożyczkami tym razem otworzymy sobie tę gierkę i pokrótce zobaczymy co i jak, co ze wszystkim się, że tak powiem, je. Więc będzie ta recenzja miała trochę obszerny, powiedzmy sobie szczerze, obszerny podgląd czy coś takiego, ponieważ będziecie mieli perspektywę taką moją tutaj i będzie też pewnie coś nagrywane z tego, bo będę musiał jakoś przechwycić wam obraz, chyba że wykorzystam SharePlaya, ale dobra, zaczynamy w takim bądź razie. Więc przejdźmy do rozpakowania. O, żebym tylko w oko sobie nie walnął czasem. Bo wiecie, trzeba paznokcie oszczędzać. I teraz tak. Weźmy tutaj to. Kurde. Dobra, mamy pozbyte. Bravissimo. Tak prezentuje się gierka już nieofoliowana. I to jest nawet PlayStation Hits. Przejdźmy sobie do dania głównego. Mamy przede wszystkim w środku pudełka coś takiego. Mamy tutaj, powiedzmy, instrukcję, że czekajcie chwilę, tutaj dam. Może fokus się złapie. Fajnie było, było, ale nie sądzę, że tak się stanie. No ale tak czy siak, co my tutaj mamy napisane? Mamy tu napisane, że chodzenie to jest, wiecie, lewy drążek, prawy drążek to jest kamera, celowanie bronią, to L2, przycisk R2 to strzał i wiecie, takie tego typu kontrolki. Oraz mamy to cudeńko. Czyli po prostu samą płytkę z gierką, która wygląda moim zdaniem bardzo, bardzo git gut. No i co? Mamy tutaj oto gierkę. Żeby nie było, że ja jestem jakiś zły, niedobry i kradnę, czy ktokolwiek, żeby nie było, że będzie miał do mnie takie wąty, to zaraz wam coś pokażę. Żeby nie było, że jest to w jakiś tam sposób ten. Może fokus się złapie, może nie. 84-89 za Uncharted'a. I pewnie wszyscy by sobie pomyśleli, że na tym się skończy, bo pewnie powiem, że o, pudełko, no jak pudełko, ładnie wygląda, no nie? No ale myślę, że co by to było, co by to była za recenzja, chociaż nie nazwałbym tego recenzją, a bardziej takim vlogiem, że wow, mam Uncharted'a czwóreczkę. To myślę, że jeszcze zrobimy sobie z tego jakiś krótki gameplay. Tak, żeby potestować sobie. No dobra, konsola jest odpalona. What the fuck? O kurde, co tu się odwaliło? Ja tylko konsolę odpaliłem. I teraz przyszedł czas na główne danie. Uncharted 4 ląduje do PS4. Czas zrobić, żeby konsola to zjadła, smacznego. Rozpocznij. Oh God, mogę rozpocząć grę. Mamma mia! Jeszcze to jest wersja aktualizacji. Oh my God. No to trochę se poczekamy, moi drodzy. Naughty Dog. O kurde. Jaram się jak tylko mogę. Powiem wam ludzie, że się jaram jak nie wiadomo co. Powiem szczerze, że natrafiłem na idealną okazję, bo ta gra ogólnie
chodziła u mnie po 150 zł w Saturnie i w Mediamarkt, a teraz kupując tę grę za 89 zł, to normalnie zrobiłem deal życia. Swoją drogą, jeżeli będziecie chcieli, będę mógł zrobić Let's Play z Uncharted'a, ale tak się zastanawiam, czy by czasem nie zrobić trochę takiej sagi od dupy strony, zamiast na przykład od jedynki, dwójki czy trójki, to tak zacząć od czwórki do jedynki na przykład. Wiem, że Uncharted to jest jedna z tych serii, którą powinno się jak kanon przechodzić, no ale wiecie, no. No tak mnie coś trochę kusi. Jestem człowiekiem fortuny, co swą fortunę odnajdzie? Ciekawy tekst, nie powiem, że nie. A i tutaj... Fuck. Przez chwilę bym wyszedł, nie powiem, że nie. Przez chwilę bym praktycznie wyłączył nagrywanie sobie, co byłoby wielkim ciosem w kolano. No i cóż, zapraszam o to na krótki gameplay, hehe. No to sobie będziemy podążali teraz sobie po oceanie. Kurde, powiem wam, że to co tutaj jest zaprezentowane, to jest po prostu kunszt. To jest nic innego jak po prostu kunszt. Jestem mega zadowolony i bardzo się cieszę, że posiadam tę oto grę, no bo kurczę pieczone. Zobaczcie na tą grafikę. Posłuchajcie sobie tych dźwięków. Muzyka. To wszystko daje taki klimat, że to jest po prostu Kinder Bueno, dosłownie. Te wybuchy, te pościgi, ta akcja. To byłaby świetna gra na Let's Play. Ja się serio jaram w tym momencie. To jest po prostu... jestem zjarany człowiek. Uważam, że jak najbardziej wydałem pieniądze w dobrym w tym momencie znaczeniu. I tym bardziej na dobrą przecenę. No ale cóż, chyba będziemy powoli kończyć sobie to. Tak więc... jaki morał z tej bajki lub z tego filmu? Polecam bardzo serdecznie kupić sobie Uncharted 4. Bo naprawdę z tego co zdążyłem zauważyć jeszcze na YouTubie, to naprawdę ta gra ma w sobie tyle ciekawych smaczków, że po prostu... no, nic tylko siedzieć i nagrywać. Tak więc, to byłem ja, to byliście wy. Dziękuję wam za oglądanie i mam nadzieję, że wam się podobało. Na razie, cześć.